Rafał Król, Expeditions.pl. Dzisiaj o tym, jak dbać o materace samopompujące i o maty dmuchane marki Thermarest. Jak dbać o nie tak, żeby służyły nam przez długie lata. Pierwszą rzeczą, najważniejszą, zawsze trzymam swój materac Thermarest w dedykowanym worku. On nigdy nie jest luzem podczas podróży, ponieważ luzem zaczyna się rozlatywać, zaczynam go gnieść. Nie jest to dla niego dobre, więc pierwsza rzecz w worek, dedykowany worek. W worku mam drugi worek, który służy do dmuchania materaca. To jest stary worek NeoAir ze starym zaworem do starego dmuchania, czyli do wszystkich starych zaworów. Pokazuję, specjalnie robię ten materiał dzisiaj w oparciu o materac, który mam bardzo długo, od wielu, wielu, wielu lat. To jest materac Thermarest NeoAir X-Lite, ale stary. On miał niewielką izolacyjność, 3,2 R value, 3,2, co sprawiało, że to jest materac taki trzysezonowy, od wiosny do późnej jesieni z wyłączeniem zimy. Obecnie w kolekcji NeoAir z tej generacji Next NXT znajdziecie te materace już w wersji z R value 4 ponad, więc to już będą materace do zastosowania zimy. I teraz co jest ważne. Cały materac jest, jak słyszycie, on ma odkręcony zawór, czyli jest zwinięty, jest w worku, ale ma odkręcony zawór. Tutaj się nic nie kisi. Zawór jest zawsze odkręcony. Materac składam zawsze tak, jak wskazał producent. One są zwijane na 3. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że w materacach Thermaresta wewnątrz jest bardzo skomplikowana struktura, która odpowiada za to, żeby nam było ciepło. Jest to taka struktura z folii NRC. Tych strzałek oczywiście nie ma. One pokazują, że zimno jest odbijane do ziemi, a ciepło z powrotem dociera do materaca. Ale ten cały labirynt z trójkącików, które zatrzymują ciepłe powietrze, odpychają je do góry, a zimne do dołu, on tutaj w środku jest. Jak go podotykamy, to będziemy to słyszeć. Chodzi o to, żeby z tej struktury labiryntu korzystać, ale nie z tego, żeby ją zniszczyć. Więc materiał będzie nam służył, materac będzie nam służył przez wiele lat, jeżeli my go po prostu nie zwijamy jakoś tak, nie wpychamy do plecaka, tylko jeżeli postępujemy zgodnie z zaleceniem producenta, czyli zwijamy go całego i rozwijamy na 3 i potem sobie go pompujemy. Pompujemy z płuca albo workiem. Odradzam pompowanie tych materacy z płuca. Dlaczego? Dlatego, że z każdym wdechem wpompujemy do niego wilgoć. Ta wilgoć tam zostanie i ze względu na tą skomplikowaną strukturę, która grzeje, będzie się tej wilgoci trudno pozbyć. Jeżeli już musicie pompować z płuca, to spróbujcie do zaworu przyłożyć kawałek materiału przez chustę, przez serwetkę, tak żeby wilgoć została na tej chuście, na tej serwetce, a powietrze trafiało do środka. Natomiast w miarę możliwości zawsze starajcie się pompować materace przy pomocy worka. Czyli nakładam sobie końcówkę tutaj. I teraz, korzystając z tego
jako Mieszka mogę ten materac napompować. Trochę by mi to zajęło, żeby to zrobić podczas filmu, ale generalnie chodzi o to, żebyśmy napompowali ten materac i w momencie, kiedy on już jest napompowany, to co jest ważne, nie pompujmy go na maksa, nie pompujmy go jak kamień, wypuśćmy trochę powietrza, niech on będzie taki napompowany na 3/4. Dlaczego? Dlatego, że to pierwsze, trochę się będziemy na tym materacu uginali i będzie nam wygodniej. A po drugie, jeżeli napompujemy materac na maksa i do tego jeszcze zaczniemy go ogrzewać ciepłem własnego ciała, to ciśnienie zrobi się od tego ciepła jeszcze wyższe i zacznie rozsadzać ten materac. Oczywiście nie zacznie go rozsadzać bardzo, ale w niewielkim stopniu. Więc zawsze pompujemy nie na maksa, tylko tak na 3/4. Nie pompujemy z płuca, tylko za pomocą worka. I zawsze go składamy, tak jak kazał producent, na 3 i przechowujemy w dedykowanym worku właśnie dlatego, żeby był złożony w takiej formie. Jeżeli jedziemy na kilka dni, oczywiście pompujemy materac każdego dnia i każdego dnia wypompowujemy z niego powietrze. I teraz, co jest ważne? Jeżeli wracacie z wyjazdu, jeżeli już nie będziecie z niego korzystać, to ważne jest, żeby otworzyć zawór, otwieram, zwinąć go tak, żeby z niego wypompować całą wilgoć, którą on tam jeszcze miał. Czyli wypompowuje to powietrze, które jest w środku. Trochę tutaj już jest. Wypompowuje na 3. Czyli teraz mam pewność, że wypompowałem całe powietrze. I teraz, kiedy już z niego wypompowałem powietrze, dobrze jest go otworzyć. Z otwartym zaworem przewiesić na przykład przez drzwi, żeby on sobie parę godzin czy tam jeden dzień poleżał. Żeby ta cała wilgoć, która jeszcze tam ewentualnie jest, w tym materacu z otwartym zaworem sobie mogła z niego wyjść. Po takim leżeniu przez kilka godzin lub tam dobę z otwartym zaworem możemy ten materac ostatecznie zwinąć, składając go tak, jak zalecił producent, czyli na 3, i zwinąć i włożyć do dedykowanego worka. Nie zapominajcie nigdy o zabraniu ze sobą zestawu naprawczego 8, oby się nigdy nie przydał. Natomiast jeżeli mamy ten materac napompowany, to czego nie robimy? Nie chodzimy po nim w butach oczywiście, bo mogą tam być w podeszwie ostre kamyki, które mogą materac nam przebić lub uszkodzić. Nie kładziemy go na terenie takim biwakowym, gdzie na przykład mogą być potłuczone butelki, szkło, jakieś ostre kamienie, bo możemy sobie zrobić dziurę i w podłodze namiotu, i dziurę w samym materacu. Nie walimy się całym cielskiem na cały materac, bo jeżeli ważymy te 80 czy 100 kilo, to w momencie, kiedy padniemy na niego, no to te zgrzewy z boku mogą nie wytrzymać. Nie pierzemy materaca w pralce. Kiedyś moja znajoma zniszczyła swój materac, bo chciała mieć czysty i wyprała go w pralce, no ale zawór nie wytrzymał wirowania, tych przeciążeń podczas wirowania. W związku z tym, jeżeli nam się ten materac pobrudzi, możemy go czyścić, ale nie możemy go prać. Możemy go wsadzić do wanny, do brodzika od prysznica, możemy na niego napuścić letniej wody. Możemy go gąbką czy szczoteczką taką do paznokci, możemy brudne miejsca wyszorować albo wyszorować cały, ale żadnej pralki, żadnej wysokiej temperatury, żadnych mocnych detergentów. Łagodny detergent do prania syntetyków, temperatura 30, maksymalnie 40 stopni i ręczne czyszczenie mechaniczne. Oczywiście całe mycie materaca jest z zamkniętym zaworem, żeby do środka nie dostała się
woda, ani wilgoć. Pamiętajcie, że wdmuchując wilgotne powietrze, czyli pompując z płuca, czasami musimy tak zrobić, no bo jest straszna pogoda, bo nie mamy worka albo coś, wtedy zawsze przez chustę, ale pamiętajcie, że narażając materac na wilgoć w środku, narażamy się na to, że w środku będzie pleśń i grzyby. Grzyby, które mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu, jak na przykład kropidlak czarny, grzyb, który często występuje na zapleśniałych namiotach czy w zawilgoconych starych domach. Więc te grzyby dla naszego zdrowia są bardzo niebezpieczne, szczególnie, że są wewnątrz materaca i my, mając kontakt z nim, wdmuchując powietrze, będziemy mieli z tym jakiś kontakt. Jeżeli pompujemy materac przy pomocy worka, on jest absolutnie niegroźny, zdrowy i na pewno nam nie zaszkodzi i będzie służył przez 2 lata. Neo Air X-Lite, który Wam pokazywałem, używam od 10 lat, może nawet więcej. Wiem, że teraz są nowe, które są cieplejsze z zaworem Winglock, ale ja mam ten stary i to jest mój ulubiony materac, którego ja korzystam od wiosny do jesieni. Więc jeżeli mogłem Wam jakoś pomóc tym materiałem, przy tym, aby wasze materace służyły Wam przez długie lata, to proszę bardzo. Pamiętajcie również, że wszystkie materace Thermarest są objęte dożywotnią gwarancją, co oznacza, że nawet jeżeli po dłuższym okresie czy po wielu latach coś nam się zepsuje z nie naszej winy, to dostaniemy wymieniony materac na nowy, a jeżeli z naszej winy zrobimy jakąś dziurę, wypalimy przy ognisku jakiś żar pryśnie i nam wypali dziurę, to serwis Thermaresta w Polsce, firma Packer, naprawi nam to za rozsądną cenę. Serdecznie pozdrawiam, wysypiajcie się, niech Wasze materace służą Wam dobrze i przez długie lata. Rafał Król, Expeditions.pl.